Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Aleksander Łukaszenko, prezydent Białorusi, wydał polecenie wzmocnienia działań na granicy z Polską. Według byłego ambasadora Białorusi w Polsce, Pawła Łatuszki, decyzja ta jest wynikiem wspólnych działań Łukaszenki i Putina, którzy chcą wywierać presję na granicę białorusko-europejską. Atak na statek z polską załogą. Statek ukraiński z polską załogą, który znajdował się w Zatoce Adeńskiej, został zaatakowany przez rebeliantów Huti. Jeden z marynarzy został poważnie ranny. Statek Verbena został trafiony dwoma pociskami manewrującymi. Incydent na granicy Finlandii. Cztery rosyjskie samoloty wojskowe naruszyły przestrzeń powietrzną Finlandii 10 czerwca. Wśród nich były dwa bombowce i dwa myśliwce. To kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej przez Rosję. Poprzednie miało miejsce w sierpniu 2022 roku. PiS szuka kandydata na prezydenta. Na rok przed wyborami w Prawie i Sprawiedliwości ruszyły badania, które mają pomóc wyłonić kandydata na prezydenta. W grze są m.in. Tobiasz Bochański i Waldemar Buda. Kandydat ma być ogłoszony późną jesienią lub wczesną zimą. Groźny incydent w Sejmie. Poseł suwerennej Polski Dariusz Matecki wszedł w nocy na sejmowy dach. Incydent wyjaśnia już Straż Marszałkowska. Matecki tłumaczył swoje działania chęcią zwrócenia uwagi na stan łamania praworządności w Polsce.